idę z całym Majdanem. Cały Majdan mój. Trainera? Tak. Jeszcze na to, że jest z Dolinicem i z Rukomorówką z przodu, to będzie miał porównanie. Czyli 300, tak? Tak, 300 i trainer, tutaj masz 394 osób. Okej. 300 osób racing. Strefa zwykła. Tam masz 2,5. No. Garówka Evo 300. O. 300 ta zaostra. No, naprawdę. Taka jak moja. No, zabawki dla najmłodszych elektryczne. 250 wersji. Tam też moja furmana stoi, ale to nie do testu. Meta. Ujeżdżaj! Nie, to jest zawieszenie, za grubie. No to nie możesz. Skoczki pali. To nie możesz. To przepraszam. Nie, to schudnąć trzeba. No ale chciałeś. Ale nie. No dla dziecka, nie? Dobra, jedziemy z koksem. No. No to jest jeden z modeli elektrycznych dla dzieci. Tak. Tutaj mamy wersję motocrossową, elektryczną. To jest motocross, tak? Tak, wersja motocross dla dzieci. Tak. Ten nazywa. Na silniku elektrycznym jeden akumulator. Tutaj mamy 12 i 10 cali koła. Możliwość regulacji wysokości montażowej. Trzy regulacje wysokości głównego rotatora. Możemy regulować też tutaj za pomocą półek. Wtedy obniżamy, podwyższamy w zależności jakiej wielkości dziecko jest, nie? Na ile godzin starczy jazda? Na dwie godziny. Dwie godziny. W zupełności, bo to i tak dziecko tyle nie wytrzyma. Do jakiego wieku, do jakiej wagi jest ten motocykl? Ogólnie do 40 kg. A nie ma wieku ogólnie, nie ma. Do 40 kilo. Do 40 na 100 testowane, 100 kilo też pociągnie, ale nie zalecamy. Jaki koszt? Koszt tego jest około 9 tysięcy złotych. 9 tysięcy. No to taka przystępna cena, ci powiem. No. Jak za markowy sprzęt. Gwarancja na to jest jakaś? Tak, jest gwarancja. Ogólnie tutaj też mamy amortyzatory upside down i hamulce tarczowe, hydrauliczne. No właśnie także widzę. No, już troszeczkę zaawansowany. Tak. Tutaj mamy alternatywę niewiarę najmniejszy na 16-calowych kołach. Tutaj, jak możemy zauważyć, są dużo komponentów jest z roweru. Hamulce hydrauliczne od roweru. Mm-hmm. Amortyzatory też bardzo przypominają rowerowe. Tak. Ale zaletą tego motocykla jest to, że on waży tam około 30 kg, jest bardzo lekki. I też jest to dla bardzo małego dziecka, bo wiarówka ma tutaj niski środek, także nawet na 2
trzylatki potrafią na tym motocyklu jechać. O, a tamten ile waży? Tamten koło 40 gram. No to o 10 więcej. Ale to jest sporo dla takiego dziecka, nie? No. Tak. Ale też tu tarczówki są, tak? Tak, to są rowerowe jakby. Rowerowe. Tam to już jest przystosowany do wyższych prędkości. Do wyższych prędkości. No, już po to, że powinien sobie poradzić spokojnie. Jaka prędkość maksymalna tego? Maksymalizm, ale około 30-40 na godzinę pewnie tu pojedzie. O. No to super. To co, teraz czekamy na... To... Jeszcze tu jest coś... O, tego. Triala mamy! Czyli taki jak mój, co mnie pokonał. No, tutaj mamy 300 dialogą. To już jest motor, można powiedzieć, do sportu wyczynowy, można z nim cuda robić. Mm-hmm. Po samochodach skakać kłody, różne skały. Trochę niestandardowo, bo triale wszystkie mają z lewej strony kopkę, z prawej napęd. Tak, wiem. Inaczej jak teoretycznie jak w starszych motocyklach. Jest to... Czyli jak w WSC. Tak, jest to tym spowodowane, żeby jak najlepiej rozkład mas rozgraniczyć się. Równowaga, balans. Tak, równowaga. No w sumie... serii tutaj mamy przełącznik map, zapłonu, słabsza, mocniejsza. Wentylator w każdej trasie, bo to jest jednak motocykl do snu jazdy w miejscu, to musi być to chłodzenie. Chłodnica jest też malutka. Zupełnie pod siedzeniem. Tak, zgadza się. Ile takie cudo kosztuje, powiedz? A wzmacniany szprychy, panie. To są do regulacji, do regulacji, no. Wszystkie mają właśnie. Też mam. No i w trialu bardzo mało powietrza pompujemy, nie? Tutaj. Ile ciśnienie? 0,3, 0,4. A przód? To samo. Muszą się uginać te opony jednak. Muszą uginać się. Czyli ja miałem za mocno napompowane i dlatego gleba była. Możliwe. Wiesz, nie mogę nawet teraz biegów przerzucać, no ale spoko, opanuję go. No i też dość specyficzne jest dźwignia zmiany biegu, że jest bardzo... Tak, podnóżki są z tyłu, zakotwiczone i trzeba mieć długą, dużą nogę albo łapać ładę na zmianę biegu, nie? Tak. Ale tutaj jest tak, że zapinamy dwójkę i po prostu skaczamy sobie po skałach, po różnych przeszkodach. A teraz bufra ramy, nie? To powinno sztywno pracować? Nie. Lekko. Bo u mnie leciutko to, wiesz, wszystko. Bardzo lekko, jak w rowerze. Tak. Taką klamkę potrzebuję, bo złamałem taką. Powinniśmy mieć. No i chyba to wszystko o tym trialu, nie? Cena? Około 36 tysięcy. Czyli no po prostu dla zawodowców zawodowa cena, no. A, bo to już jest normalny motocykl, to już jest wszystko na wysokim poziomie, nie? A słuchaj, powiedz mi, atrialówki mają homologację, czy w ogóle nie mają? Homologację normalnie po asfalcie można jeździć. My mamy światło. Są tutaj akurat też jest LED-owe i to ma normalnie homologację. Aha. Jeszcze można zamontować przełącznik kierunkowskazów, ale my tego nie montowaliśmy, no bo nie kraczę po asfalcie takimi motocyklami. Czyli ta moja trialówka też pewnie ma homologację, a nie jest zarejestrowana. No to trzeba będzie załatwić homologację. To setę już mamy, czy nie? Bo to jest najlepsze. Nie mamy. To poczekamy na setę. 0,3 ciśnienie. No to już wiem, dlaczego by nie było. A to jest co? 200. Dobra.